Witam w kolejnym filmie dotyczącym samouzdrawiania. Piotr Kiewra. Jak widzisz, te filmy są, jeśli spojrzymy na tytuły, to jest to kopalnia różnego rodzaju rzeczy i to wszystko może mieć wpływ na nasze zdrowie. Dzisiaj kolejna rzecz, może trudna do uwierzenia, ale tak ja takie mam przekonanie, taką pewność, że może to mieć bardzo duży wpływ na Twoje zdrowie. Mianowicie trzeba w naszym organizmie poruszyć pewne energie, które uległy zatrzymaniu z jakichś tam powodów. One w naszym ciele powinny krążyć. Niektóre są energiami, które trudno jest zlokalizować, które trudno jest obserwować, które trudno jest zbadać. Nauka na ich temat może mieć różne zdanie, natomiast informacje na ich temat krążą w takich klasycznych podejściach do medycyny, na przykład w medycynie chińskiej, gdzie się mówi o meridianach i o energii qi, czy jeszcze inaczej się to nazywa, czy Tao. Sam ja też jakby nie podchodzę do tego w sposób naukowy, nie studiuję tego, ale jakby ufam temu, że tak jest. I podam Ci dzisiaj jeden ze sposobów uruchamiania tych energii. Mam kilka takich sposobów, ale teraz powiem Ci o jednym. Mianowicie o maszerowaniu lub bieganiu na boso. Okazuje się, i zresztą jest jakby też na, może nie naukowe, ale takie z tej medycyny naturalnej też takie, taka metoda, która się nazywa refleksologia, jeżeli dobrze pamiętam. I polega to na tym, że dotyka się, masuje się pewne miejsca, na przykład na stopach, po to, żeby odblokować tam krążenie energii w naszym ciele. Okazuje się, że w stopach, ale i też w dłoniach mamy takie miejsca, które odpowiadają za określonego rodzaju organy, czyli jakby są takimi arteriami, przez które przepływa energia krążąca między tą częścią, czyli na przykład tą częścią stopy, a określonym organem, na przykład wątrobą, sercem, mózgiem, oczami, czy śledzioną, czy jelitami itd., itd. Czy na przykład ośrodkiem seksu, czy jeszcze innymi. I problem w tym, że my tak naprawdę poprzez to, że się ubraliśmy w coraz lepsze, ubieraliśmy w coraz lepsze buty, ubieramy się w coraz lepsze buty, z coraz grubszą podeszwą, z podeszwą specjalnie profilowaną, specjalnie urządzoną, jakimiś amortyzatorami, z różnymi wymysłami przemysłu obuwniczego, a szczególnie im droższe buty, to tym jakby tych rozwiązań więcej. I w ten sposób doprowadziliśmy do tego, że w naszych stopach te energie zostały zatrzymane. Nie ma tam kontaktu z tymi energiami. Ja to, co proponuję w samouzdrawianiu, to bardzo prosta metoda. Po prostu jak najczęściej chodzić na boso, czy biegać na boso nawet. I to nawet w lesie, nawet na ścieżkach w parku. Coraz więcej ludzi to robi, się tego nie wstydzi, bo czuję, że to bardzo pozytywnie oddziałuje. Ja to też czuję. Czuję za każdym razem po takim marszu, stopy się przyzwyczajają do nierówności, do chodzenia nawet po szyszkach, po żwirze, po kamieniach. Można się do tego w krótkim czasie przyzwyczaić. Wystarczy po prostu częściej chodzić, częściej truchtać na boso. I zaczynamy masować te wszystkie ośrodki odpowiadające za poszczególne organy i masujemy je kompleksowo, wszystkie razem. Ale oprócz tego uruchamiamy pewien przepływ energii między ziemią a nami. I to jest też ważne, ponieważ poprzez ubieranie butów izolujemy się tak naprawdę od ziemi. A chodzenie na boso jest czymś naturalnym.
Jest to nasza naturalna potrzeba. Zapominamy o tej potrzebie. Wydaje nam się, że im lepsze buty, tym jest to dla nas zdrowiej. Taki problem jak płaskostopie, no też z tego wynika. A oprócz tego wynika z tego wiele problemów zdrowotnych w naszym ciele. Pewne energie zostały zatrzymane i nie ma jakby stymulacji, by te energie zostały wprawione ponownie w ruch. W związku z tym proponuję jak najczęściej, kilka razy w tygodniu, pochodzić na posyłki, choćby po mieszkaniu. Warto zacząć od chodzenia po mieszkaniu. Po co nam grube papcie, grube jakieś kapcie, które z grubą podeszwą, które nas izolują otoczenia. Mieszkanie to nie to samo, co ziemia gdzieś w lesie, czy na łące, czy na plaży. Pomyśl sobie, jak ci się przyjemnie chodzi po piasku nadmorskim. Ale pomyśl też o tym, że może to być tak samo przyjemne również na co dzień w twoim otoczeniu. Po powrocie do domu możesz sobie nogi umyć pod prysznicem czy w wannie z użyciem twardej szczoteczki, co będzie dodatkowym masażem, a jednocześnie jakby usunie ten brud, który się niestety w czasie takiego marszu na stopach pojawia. Z tym, że nasza skóra się wygładzi. Poprzez to, że będziemy chodzić na boso, biegać, to okazuje się, że nasza skóra się wygładzi. Stanie się, częściej się będzie tam na skórek wymieniał, więc będzie też zdrowie stóp na wyższym poziomie. Nie bójmy się tego, że się skaleczymy. Bo to sam nas strach jakby odprowadza od tego, żeby się gdzieś tam na boso poruszać. No oczywiście trzeba pod stopy patrzeć, czy nie stąpamy na coś, co może nam wyrządzić krzywdę, ale nie bójmy się tego, nie bójmy się ruszyć. Dobrze, proponuję ci kolejną metodę samouzdrawiania. Myślę, że ona zadziała, z tym, że wymaga jednak trochę czasu. Chodzi o uruchomienie pewnych energii. I tutaj bieg czy marsz na boso może ci w tym znacznie pomóc. I to tyle z mojej strony. Z Klubu Zdrowego Stylu Życia o samouzdrawianiu poprzez bieganie i marsze na boso mówił Piotr Kiewra. Hej!